Jerzy Filar jest muzykiem i kompozytorem. Wykonuje piosenki do tekstów Jacka Cygana spod znaku Krainy Łagodności. Założył zespół Nasza Basia Kochana. Obdarzony osobowością sceniczną i dużym poczuciem humoru, do dziś ceni sobie bezpośredni kontakt z publicznością i spontaniczne wspólne śpiewanie. Ciekawa jestem, czy liczył Pan kiedyś zwrotki, które już dziś ma kultowa piosenka Sam Basi Koreczka, którą Pan skomponował. Nie, tych zwrotek nie liczyłem, bo jest ich bardzo dużo. Kiedyś próbowałem zrobić konkurs w internecie, ale były niecenzuralne te zwrotki. Musiałem zamknąć, bo mnie by zamknęli wtedy. No jest dużo tych zwrotek, każdy wymyśla i ja się bardzo cieszę z tego powodu, do tej pory. Czyli jak zaczyna Pan śpiewać w jakimś towarzystwie mniej formalnym, rozumiem, że płyną zwrotki jedna po drugiej, kolejne, coraz nowe. Nie, no bez przesady. Mamy też inne piosenki. To jest jakby moja wizytówka. Już miałem tego nie śpiewać, bo mówię, nie, no jedną piosenkę będę śpiewał w życiu. Przekazuję te piosenki już innemu pokoleniu, młodszemu, między innymi mojej córce, tutaj się zdradzę. Był konkurs na piosenkę o zdrowiu i mogę zaśpiewać fragmencik. Żeby nie chorować, trzeba spacerować i tak jak kangury skakać wciąż do góry i na dachu i na drzewie. W chmurach, czasem w niebie, w chmurach, czasem w niebie, tylko samba liczy się, tylko samba liczy się, sambą można byle gdzie, samba, inki, si, koreczka, no i tak dalej, i tak dalej. I tak można bez końca. Dostała główną nagrodę, Emilka. A kto napisał te słowa? Pierwszą zwrotkę napisał Jacek Cygan. No Jacek Cygan jest... obok Pana młodzieńczego życia zaczęło się, a i do dzisiaj wiernym towarzyszem. Przyjaźń? Tak, od początku znamy się już od okresu studiów i on pięknie opowiada o tym czasie, że on tak mówi, ja nie wiem, to jest chyba nieprawda, że gdyby nie ja, to on by nie był tym, kim jest, nie pisałby piosenek, no bo ja wprowadziłem go w świat ludzi, którzy kochają śpiewanie, niekoniecznie na estradzie, ale właśnie gdzieś intymnie, w górach, nad morzem, wszędzie, przy ognisku. Jak to się zaczynało wtedy? No tak się zaczynało, że ja byłem zafascynowany piosenką rockową. Jak wszyscy wtedy i uczęszczałem na próby i nawet sobie sam skonstruowałem gitarę. Niesamowite to było. Wtedy taka kultowa, o znowu słowo gitara, to była Jolana, musiała być czerwona, ale ja zrobiłem całkiem inną. Chciałem być inny. To była gitara w kształcie postaci kobiety, ale takiej jakiejś dziwnej kobiety, która miała głowę, tu ręce. Niestety sam zrobiłem, bo to była elektryczna gitara, tą część elektryczną. Rozebrałem nawet jakąś budkę telefoniczną, bo tam trzeba było wyciągnąć magnesy. No i ta gitara grała, potem zginęła. Coś nie mam szczęścia do gitar. Często a ile pan miał tych takich najważniejszych, najbardziej kochanych gitar? Myślę, że z 5. Ja zawsze mówię, że ja nigdy nie piszę piosenek, ja układam piosenki. No i tak rzeczywiście jestem samoukiem, musiałem sam nauczyć się nut, żeby udokumentować to, że coś napisałem, żeby inni mogli ze mną zagrać. Jest tak, że jakaś gitara przynosi jakąś piosenkę, skoro tak pan mówi, że to się nie komponuje, tylko układa i skoro jest taki intymny związek między grającym na gitarze bardem, a gitarą. Między innymi to jest taki moment, że człowiek z gitarą, mężczyzna, kobieta z gitarą, jakby stanowią parę. I to jest ciekawe, że kiedy się zamykam, muszę być sam, jeżeli coś tworzę, jeżeli coś się tworzy, to musi być para. To jest tak samo jak z przyrodą, podobnie jest chyba z gitarą. Czyli a teraz jest pan w parze z jaką gitarą? Tutaj jest ciekawa historia, ponieważ zresztą Jacek w swojej książce o piosence napisał o mnie na początku, że może to trochę z przymrużeniem oka jest, ale że ja nie wiedziałem, jak się gitarę zakłada, jak się trzyma gitarę i wziąłem gitarę po prostu na lewą rękę. I tak mi zostało. No, w tym jest oczywiście dużo nieprawdy, ale już niech tak będzie. Więc dlatego mi jest bardzo trudno kupić gitarę. Są dowody pewne na to, że namiętnością sprzyja lato, nawet mężczyzna twardy prawie
nagle odkrywa lato babie. Babie lato, zmyślenie to prawda. Babie lato, delikatność jawna. Babie lato, ja przez rok za tobą tęsknię. Babie lato, a jakieś ty męskie. Jeszcze raz. Babie lato, zmyślenie to prawda. Babie lato, delikatność jawna. Babie lato, ja przez rok za tobą tęsknię. Babie lato. A pamięta pan, jak spotkaliście się po raz pierwszy z Hanką Bielicką? 5 lat pracowaliśmy razem. Miałem to przyjemność jeżdżenia i bycia z panią Hanką. Dosłownie w samochodzie, wszędzie tylko na estradzie. I razem zdobywaliśmy publiczność całej Polski. I ona mnie nauczyła takiej ogłady dyscypliny estradowej, bo ja nie byłem estradowcem. Przeżyliśmy naprawdę piękne momenty i poza estradą, i na estradzie. Na przykład taka piękna historia, jak byliśmy tutaj pod Warszawę, bardzo blisko. Pani Hanka się po skończonym przedstawieniu, po koncercie, nie przebierała się, tylko oczywiście w tym swoim kapeluszu, w stroju. My dojedziemy do domu. Zawsze wracaliśmy, ale pytała, bo ja byłem też i kierowcą pani Hani. Pani Hania się nigdy nie chciała zapinać. Ja mówię, pani Haniu, pani się zapnie. Ona mówi, ty, Jureczku, nie będziesz mi reżyserował życia. Ale potem się zapinała już naprawdę, bo to trzeba się zapinać. No i wracamy, zapięci. Ja pamiętam, że coś, jakiś błąd zrobiłem techniczny, bo dolałem oleju do rozgrzanego silnika, ale skończyło się na tym, że jakiś był taki mały wybuch. Pani Hanka zawsze siedziała obok mnie, nigdy z tyłu, obok mnie, z tyłu pani menadżerka. Z każdego otworu, z każdego dziury w samochodzie wylatywał dym. Wyglądało na to, że samochód się pali. Pani Hanka siedzi obok mnie i mówi tak, no co Jureczku, giniemy, tak? Tak mówi do mnie, a ja zdenerwowany, tak miałem miękkie nogi, że nie mogłem wyjść, wyprowadzić pani Hanki. Po prostu nerwy straszne. No myślę, no to giniemy. A ona mówi, tak jeszcze miała taki dowcip, mówi tak. Ale ja zawsze chciałam umrzeć na estradzie, w pracy. Ale mówi, to też w pracy jest. To też, powrót do domu. No, wszystko się dobrze skończyło. Potem ludzie przejeżdżali. Ja miałem już otworzoną szybkę. Odkręciłem, ten dym wylatuje. Widzę, pani Hanka już daleko stoi w lusterku, w kapeluszu. Jakiś kierowca mówi, co, kręcicie film o Bielickiej? No, i, no ale wszystko się dobrze skończyło. Jeszcze niejedna przygoda była. Na przykład, to jest ciekawe, jak zawsze mówiła, pamiętaj Jureczku, jak ja umrę, to musisz mi na pogrzebie zaśpiewać Upływa szybko życie. Bo zawsze na koniec koncertu śpiewaliśmy tę piosenkę, bo ludzie powinni śpiewać. Ona tak mówiła, że trzeba się integrować w rodzinie, śpiewać, brać gitarę, akordeon, śpiewać. Tak mówiła. A publiczność rzeczywiście śpiewała z wami? No tak, to publiczność śpiewała na końcu Upływa szybko życie i to naprawdę było kultowe, to wspólne śpiewanie. No ale no, tak się zdarzyło, że pani Hania zmarła, prawda? No, każdy kiedyś zmarła i ja o tym zapomniałem i w dniu pogrzebu, właściwie przed dzień pogrzebu przypomniałem sobie, bo ona powiedziała tak, Jureczku, jak nie zaśpiewasz, to będę cię straszyć. Ja sobie to przypomniałem już po śmierci i mówię, co tu zrobić? Dzwonię do kolegów jazzmenów, każdy się bał, bo ten pogrzeb, no to przynajmniej był na 3000 ludzi przygotowany, którzy mieli ją pożegnać. No i jak tu na gitarze w kościele zagrać? To nie jest instrument pogrzebowy, prawda? I to może mogą być skrzypce, może być trąbka. Nikt nie chciał mi pomóc, każdy się bał. Zadzwoniłem do Łomży, do pana strażaka, pozdrawiam, jeżeli będzie kiedykolwiek tego słuchał. I on się zgodził, ja dla pani Han wszystko zrobię. I na górze, tam obok organów zagraliśmy, to znaczy on pięknie zaczął instrumentalnie, Upływa szybko życie, tą melodię. Ja dołączyłem gitarę, no i to naprawdę czułem, że to pani Hania słyszy. Spełnił pan jej marzenie. No trzeba spełniać, trzeba. Ja lubię spełniać marzenia przyjaciół, wszystkich ludzi. To jest przyjemne. Jest jeszcze jedna piosenka, o którą chcę zapytać.
Bo tak, ona się nazywa inaczej, ale wszyscy ją znamy jako całkiem spokojnie wypije trzecią kawę. To słowa Jacka tak. Cygana, ale takie wspólne muzyka. Nasze, bo jeżeli chodzi o pisanie piosenek, to bywa różnie. Najpierw jest tekst, potem jest muzyka. Mm-hmm. A tutaj w tym przypadku było tak, że ja napisałem początek, że na spacer pójdę z psem na smyczy, potem nie mogłem z tego wybrnąć, Jacek dopisał następne słowa. Ja potem do tych słów, które jeszcze dopisał, napisałem muzykę, także to taka jest kompilacja twórczości. Pisaliśmy tę piosenkę przez rok. To nie tak, że od razu. Jak to przez rok? Przez rok, no bo najpierw powstała pierwsza zwrotka, potem była przerwa, potem, potem bardzo długo pisaliśmy piosenkę. No ona jest taka utrwalona, a jedno nawet pisaliśmy 12 lat o sukience. No jeszcze nie znana, ale będzie znana, bo jest dla kobiet o sukience. Sukienkę w kwiatki chciałaś mieć, dałem ci łąkę. Ile jest w panu z górala? Ile ze mnie jest z górala? No 50%. No. Bo już teraz siedzę, jak to mówią, we Warszawie dużo roków. O, tak to się i mówi. Tęskni pan za górami? Tęsknię, ale też i jeżdżę, odwiedzam, koncertuję, także... Ale w góralskim stroju brał pan kilka lat temu ślub, a więc jednak te 50% się odezwało. A to skąd pani wie takie rzeczy? No rzeczywiście to też jest związane poniekąd z pewną piosenką. Piosenka, to jest taki ma tytuł, piosenka dla Litki, to już zdradzam. Więc miałem narzeczoną i pora było, mówię sobie, ożenić się. I Jacek Cygan, jak się dowiedział, powiedział, że on będzie świadkiem i że ten ślub będzie we Włoszech, w Rzymie. No ja sobie pomyślałem, no to fajnie, bo to chyba będzie trochę taniej, myślę. Dlatego, że tak dużo ludzi nie przyjedzie, bo na tych weselach góralskich wyliczyłem, to musiało być dużo ludzi, znajomych. A tak, to kto tam chciał, to dojechał. Czyli z oszczędności w Rzymie. Nie tylko, bo tam też był znajomy ksiądz Mirek, Polak, ale już tak jak Włoch. Jacek napisał piosenkę, zaprzyjaźniłem się z twoim aniołem stróżem. Tak się zaczynała ta piosenka. Ja naprawdę wierzę w jakieś cuda, że w ciągu dwóch dni, jednej nocy wymyśliłem całą piosenkę, która jest taka bardzo liryczna, opowiada o rozmowie z aniołem. Tekst napisał oczywiście Jacek Cygan. I postanowiłem tę piosenkę zaśpiewać po ślubie, po ceremonii całej. No wie, ale trzeba było najpierw dojechać do tego Rzymu. Jacek nas wiózł ze swoją żoną. My z tyłu z narzeczoną siedzieliśmy. Postanowiłem zaśpiewać po prostu, no ale tak wymusiłem na mojej małżonce, zresztą ona się nie opierała, że ślub weźmiemy w strojach góralskich. No tam było 35 stopni, a my w tych strojach, to ci Włosi na nas tak patrzyli, ale żeby było zaśpiewać to bezbłędnie, to trzeba było się nauczyć. Ja się uczyłem po drodze. Siedziałem i tak siedziałem sobie z tyłu i powtarzałem za przyjaźnieniem się swojego. A żona, narzeczona mówi, Jureczku, ty się nie martw, te przepaście, te tunele, nie martw się, nie zginiemy, jedziemy, nic się nie stanie. Myślała, że ja się modlę. Potem było weselisko, no i niektórzy wspominają o tym, że to był taki bardzo fajny ślub, Włosi też. A piosenka Samba Sikoreczka doczekała się kolejnych zwrotek nowych, improwizowanych. Tak, bo właściwie owocem, tak się śmieję tej piosenki, owocem jest Emilka, moja córeczka, która już ma w tej chwili 5,5, niedługo będzie miała nawet 6 lat, ale no ona jest utalentowana muzycznie. Mogę się pochwalić, że zdała bardzo trudny egzamin. Egzamin trwał 3 dni do szkoły muzycznej na Miodowej. Gdyby tak pan miał porównać tacierzyństwo w młodości i to drugie ojcostwo teraz, kiedy był pan już starszym ojcem, bo jeśli dobrze liczę, Emilka urodziła się, gdy pan był niewiele lat przed 60. No to jest bardzo dla mnie ciekawy temat. Nie wiem, czy dlatego, że już człowiek coraz mniej pamięta, ale teraz oczywiście moje dzieci pierwsze, czyli najpierw była Basia, od której chyba może nazwa zespołu powstała. Powiem tak, że
bardziej dokładnie obserwuję i przeżywam. Wtedy nie miałem czasu. Wtedy byłem taki, jak teraz są tatusiowie młodzi, że pracują, biegają, zalatani są. A ja teraz mam czas. Mam czas. I wcale się nie obrażam, jak przychodzę do przedszkola. Ja się trochę odmładzam, bo mam młode koleżanki w przedszkolu. Mamy dzieci. Tak. I wcale się początkowo nie obrażałem. Jak pani nauczycielka, wychowawczyni mówi, Emilka, dziadek po ciebie przyszedł. A ja mówię, no tak, to też prawda, bo też jestem dziadkiem. Ale ja jestem akurat w tym momencie, jeżeli chodzi o tą dziewczynkę małą, jestem tatusiem. I naprawdę teraz dokładnie przeżywam każdy moment wychowania. I chyba bym chciał nawet napisać taki podręcznik dla tatusiów, a napisałem już, zaaranżowałem płytę, nie napisałem, bo płytę napisał pan, mój kolega, no ale powiem pan, żeby dobrze zabrzmiało, Andrzej Brzeski, znakomity, powiem poeta, który dawno, dawno temu, jak był jeszcze młody i miał dziecko małe, napisał całą płytę, napisał, ułożył tatusiowe mruczanki i po prostu po latach udało się to nagrać. A to jest bardzo fajne także dlatego, że przełamujecie tym samym stereotyp, że to mamusie muszą śpiewać, czy powinny śpiewać synkom, córeczkom. Ale ja jestem ciekawa, czy ma pan mniej sił, czy jest w panu trochę strachu, że będę bardzo stary, kiedy moja córka będzie dojrzewała? Proszę wybaczyć, pan zaczął otwarcie mówić o tym swoim ojcostwie, więc zapytam o to, bo to jest dość powszechne zjawisko. Teraz coraz ponowne tacierzyństwo, ponowne ojcostwo. Tak. Myślę, że teraz jakoś bardziej się przejmuję niż kiedyś. No i dobrze. Dzieci mi to wybaczą, bo wyrosły naprawdę na wspaniałe dzieci, na wspaniałe osoby, mądre i pracujące i dające sobie radę samodzielnie. Co mógłby pan powiedzieć z tej perspektywy bycia tatą teraz, tak dojrzałym, młodym ojcom, czego nie umiał, czy nie rozumiał, czy nie doceniał pan podczas tego pierwszego rodzicielstwa? Ja bym chciał doradzić, żeby tatusiowie potrafili się zaangażować w zabawę. Ja na przykład umiem się zaangażować i trzeba wymyślać, można wymyślać różne zabawy. To bardzo kształci i w każdym dziecku można zauważyć jakiś talent na przyszłość. Martwi się pan czasem o to, że będzie pan już bardzo starszym mężczyzną, gdy będzie pan wydawał zamąż? Znaczy wręcz przeciwnie, ja się nie martwię, ja się cieszę, dlatego że będzie się miał kto mną zająć. No to jest piękne. No to są żarty, ale rzeczywiście jestem na takim etapie, że mam starszych rodziców i wiem, co to znaczy? Ja myślę, że tego problemu nie będę miał, bo mam młodą żonę, dziecko i martwię się tylko o siebie, ale nie, myślę, że ja zostawię tyle, bo tak statystycznie to tak prawdopodobnie będzie. Statystycznie jest, że ktoś pierwszy odejdzie, ale zostawię tyle materiałów, że myślę, że będzie można, bo człowiek nie umiera tak bezpamiętnie, tylko zostaje coś w drugim człowieku. Trzeba żyć. Jeszcze raz tutaj przytoczę panią Hankę Bielicką, naszą sobę, mądrą kobietę. Przecież ja rozmawiałem z nią nieraz w samochodzie, wracamy i rozmawiamy. I ona mówiła tak, to dziwne, że ona, ludzie się dziwili, kobiety, które ją podziwiały, starsze, pani Haniu, niech pani nam opowie, jak to było. Ona nie chciała. Ona żyła przyszłością, to co będzie, kiedy pojedzie na koncerty i teraźniejszością. Trochę to jest dziwne. Tak nie uznawała wspomnień pani Hanka, ale myślę, że trzeba trochę wspominać. Ale jeżeli chodzi o codzienne życie, trzeba iść do przodu, cały czas do przodu, myśleć o tym, co jest, nie przejmować się i zawsze optymistycznie myśleć. Poczucie humoru połączyło pana z Hanką Bielicką, ale chyba też sprawiło, że spotkał się pan z Januszem Rewińskim. Kabaretowo właśnie poznałem panią Genovefę Pinkwę i od tego się zaczęły mi takie spotkania, gdzie potem pani Hanka Bielicka, a jeszcze wcześniej właśnie ten zapytany przez panią pan Janusz Rewiński, który też mnie gdzieś tam zauważył i przyniósł tekst piosenki i mówi, Jorguś, czy ty byś nie napisał, on tak do mnie mówił miło,
do tego, bo to taka country trochę piosenka, nie napisałbyś do tego jakiejś muzyki? Ja mówię, no napiszę, ale okazuje się, że on dał nie tylko mnie, ale dał Tomkowi Szwedowi jeszcze, ale ja szybko napisałem muzykę. To było o takim człowieku, Heńku Starze, który jeździł starym 25 ze Starachowic. I myśmy to objeździli całą Polskę. Śpiewaliśmy w jego programie Rewa Śpiewa. Nawet zajęliśmy główne miejsce na festiwalu piosenki aktorskiej. Wtedy w Opolu był taki festiwal. Ale nie obraził się pan na Janusza Lewińskiego, że tak nie ufał panu i kilku osobom nie, rozdał to samo tak się zadanie? Robi teraz w tym świecie. Że prawdopodobnie tak było, ale ja tak do końca nie wiem. W każdym razie mój stary star to też był taki przebój wesoły i szczególnie śpiewaliśmy piosenkę tą na wesoło. A teraz występuje pan z córką i z wnuczkiem. Czy dobrze mówię? To się to robi znaczy, rodzinne wnuczkiem, śpiewanie. Wnuczek Stasiu jakby ma chyba jakiś talent i ciągoty do gitary. To chyba musi być po mnie. Bo najpierw grał na gitarze wyciętej z papieru. Potem kupiłem zabawkę, a miał roczek. Już teraz ma dwa latka, trzy latka ma już. I gra na gitarze, uwielbia w ogóle, gra na razie tylko prawą ręką, tak, ja gram tak, on gra tak, ale bicie ma dobre. No i nie, jeszcze nie występuje, broń Boże, ale z córeczką, właśnie te tatusiowe mruczanki, wspomniane już Andrzeja Brzeskiego, wykonujemy, śpiewamy, a na tej właśnie płycie również śpiewa Emilka, moja córeczka, Emilka Filar, bo Andrzej Brzeski mówi, słuchaj, a może ty byś zaśpiewał? Ja mówię, nie, ja mam lepszą piosenkarkę. I okazuje się, że ona to dobrze czuje. Miała 4 latka, jak zaśpiewała. Jeszcze nie miała 4 latek i zaśpiewała wszystkie refreny od razu. No zdarza mi się, że ja bardzo lubię występować dla dzieci. Naprawdę. Odkryłem w sobie jakiś talent taki tacierzyński. O, dobrze powiedziałem. Po prostu, bo jak jest, powiem nowocześnie, ściema, to dzieci odchodzą, nic nie robią złego, nie gwiżdżą, bo jeszcze nie umieją, ale odchodzą i to nie interesuje, idą do innej zabawy. Żeby dziecko zatrzymać przez 30 minut, to naprawdę trzeba coś robić, to musi być ciekawe, edukacja musi następować też jakaś. I trzeba być autentycznym. Trzeba być autentycznym. No to ja życzę panu, żeby te cele pojawiały się kolejne i żeby były do spełnienia i dawały dużo satysfakcji.